Ale niektórzy lubią się obrażać, tak, a tak naprawdę sami tak na siebie się obrażają. I złośliwie i... A z projektantami i z projektantkami, zwłaszcza z pana epoki, w jakich jesteście relacjach? Z panią Basią Kow? Baska mnie wyraźnie i prowokuje, i molestuje. Co chcielibyśmy usłyszeć? To jakoś wesoła anegdotka. Że trzymacie się razem czy średnio? I dlaczego? Wesołą anegdotę? O Irence Biegańskiej, nieżyjącej. Irenka Biegańska szybko się rozstała z modą, bo jej talenta, no, kosmologiczne, tam opery, balety, Jurek Satanowski, ale w modzie panie z wyższej półki miały tak zwane wejście wszędzie. I przyszła pani Jaroszewiczowa grzebać w kapeluszach, w magazynie. No, zgłoszona Danusza Iwańska, wchodzić i ręka wchodzi. Tam coś potrzebowała. I ręka mówi: o, dobrze, że panią widzę. Ten numer z kapeluszami pani więcej nie przejdzie. Tam w ogóle wody, sole przeświące. I ręka ją pomyliła z naszą kapelusznicą, która nam kapelusze robiła. Nie minęły w ogóle 10 minut i ręka wezwana do góry. Obrażona pani premierowa. Jak pani ręka, jak pani mogła tak. A Irenka, przytomna, mała kobitka, Ireneczka, zadała mi tak: premierowa to powinna w salonie siedzieć, a nie grzebać w starych kapeluszach. No i ja się Irence, no nie racja, no tak. No racja. No więc jeśli chcecie państwo dowiedzieć się więcej, jak to było z modą w PRL-u i jakie przygody miał pan Jerzy i tak dalej, to zapraszamy do naszych książek, do biografii pana Jerzego Antkowiaka. Tak, tak, a my się tu napalamy z Iloną Felicjańską, że napiszemy książkę Moda oczami modelek. I to może być, a my ściągniemy stare nauczyciele za granicę, one tam żyją. Robimy zdjęcia. Te książki mogą państwo, mam nadzieję, jeszcze kupić tutaj w kasie. Myślę, że i pani Ola, i pan Jurek chętnie podpiszą autografy. Książek nie jest dużo, no więc zachęcam. No dobrze. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Dziękujemy bardzo. Ale kończę tylko na chwilę. Pan ma pytanie? Tak, mam. Może głośniej powiem. Dzień dobry państwu. To, o czym państwo mówicie, miałem zaszczyt w mniejszej skali odebrać, bo w Szczecinie było właśnie, jak pani powiedziała, była też Odra i Dana, wtedy byłem modelem w Danie, dzięki panu Bąbolskiemu, który projektował na małą skalę i wyjeżdżaliśmy w różne rzeczy i w różne takie jarmarki, różne takie pokazy z agencją artystyczną. I co jest ciekawe, o czym pan tu mówi, taki rys malutki o tym materiale, który pan mówi, że tam jest, który warto byłoby tu przekazać. Bo tak stoję i patrzę na te tramwaje, to pomyślałem, że jakby zrobić taką, tak jak są te manekiny, zrobić taką dziewczynę, która właśnie w czymś takim wsiada, obok jest opis na takim, powiedzmy, multiplexie, czy na czymś z tym, co pan mówi, pokazane fotki, pokazane te modelki, pokazane to. Pokazana tytuł tej książki, którą państwo będziecie robili, a którą już zrobiliście o tych modelkach z tamtych czasów. Uważam, że to jest bardzo ciekawa rzecz, bo znałem to od kuchni. Ile dziewczyn wyjechało do Szwecji czy do Norwegii i tu był chłopak, którego kochały, tu przyjeżdżał ten, powiedzmy, wspaniałym samochodem i one wyjeżdżały. I to też przypuszczam, żeby się znalazły takie jakieś lekkie wstawki, jakie mamy piękne kobiety, które są kwiatami w całym świecie. Ja dziękuję pani i panu przede wszystkim. Bardzo ciekawe spotkanie, prosimy o częściej. Częściej nie można, bo mamy tylko jeden życiorys. Ja myślę, że twoim życiorysem, Jurku, można by obdarzyć kilkanaście, zrobić kilkadziesiąt razy cotygodniowych prelekcji. Tu jest fatalna akustyka, pan ma piękną mimikę, nie zrozumiałem ani jednego słowa, które pan... Ja ci powiem. Ale domyślam się, że pan prawił nam komplementy. Generalnie pan powiedział, że ta książka jest świetnym pomysłem, więc musimy ją napisać. W poniedziałek jadę do wydawnictwa.
No brawo, no. Będzie pan ojcem chrzestnym tego. Okay. No. A pan był modelem. No, to może model jeszcze nam zasponsoruje, tak? O modelach też napiszemy. O, o niegrzecznych chłopcach. Tak, mamy świadków. Tak. O niegrzecznych chłopcach. Proszę robić zdjęcia. Ponieważ wcześniejszy tutaj było spotkanie z wspaniałą firmą z tymi dzwoneczkami, właśnie dostała pani kwiat ode mnie jako, że pewna inspiracja, padły bardzo fajne zdania, tak samo jak pan tutaj użył słów kluczy. Ja myślę, że my się wymienimy jakąś wizytówką albo coś na temat sponsorowania tej książki. Mam dobrze, która wydała się. Ładnie pan zaczyna. Nie, to się zrobi, proszę spokojnie. Ona już jest, tylko. No brawo, no, bijcie brawo, nie dam tylko temu panu, będziemy go za słowo trzymać. Dziękujemy panu bardzo. Tak, i to wszystko pokazuje, że życie naprawdę jest pięknie i że to od nas zależy, czy w tym życiu zdecydujemy się na to, żebyśmy byli szczęśliwi, czy nie. Olu, bardzo ci dziękuję. Jurku, bardzo ci dziękujemy. Nie wiem, co jest godzina, bo tutaj w tym Szczecinie czas się zatrzymał, a poza tym uważam, że czas jest niepotrzebnym wynalazkiem naszych czasów, nomen, nomen. Bo tak naprawdę ludzie szczęśliwi czasu nie mierzą. Dziękujemy tobie. Rzadko która modelka ma taką swadę i taką umiejętność mówienia. Bardzo dziękuję. I przy okazji mówienia piękną polszczyzną. Co z panią Olą doceniam. To z kolei zasługa Witka Orzechowskiego, bo swego czasu pracowałam w programie Na Każdy Temat. Być może ten program Na Każdy Temat zatrzymał moją ewentualną karierę na świecie, a być może to po prostu moje tchórzostwo i wytłumaczenie, bo pracując Na Każdy Temat miałam stałą pracę. To był czas, kiedy przyjechałam do Warszawy i ta stała praca plus dodatkowe pieniądze z mody, z pokazów, to było coś, co było dla mnie tak ogromnym sukcesem, że ja po prostu bałam się rzucić to, jechać, a miałam propozycję wyjazdu na zachód, do Paryża, czy nawet do Nowego Jorku, ale bałam się. Bałam się, że tam pojadę i nie osiągnę nic więcej. Ale ten sukces, który dostałam, wystarczył mi. To jest głos prawdziwie patriotyczny. Dobrze, to w takim razie o godzinie 16. Nie wiem, czy już jest, czy jeszcze nie. Jeszcze mamy czas, jeszcze papierosy. No jakieś nałogi trzeba mieć. Jakieś, tak? Nikt nie jest doskonały. O 16 zapraszamy na pokaz następnych kreacji ze słynnej piwnicy pana Jerzego. Z pięknymi modelkami. Tak, z pięknymi modelkami. Pani Ola grasowała w tej piwnicy. I muszę przyznać, że gdy zobaczyłam dzisiaj ten pierwszy pokaz, byłam totalnie zaskoczona, że z tych rzeczy, które tam nie są zaaranżowane w niej, trzeba przyznać, że można tak pięknie zostały wydobyte. To chciałam powiedzieć. Dobrze, myślę, że grał, druga część będzie jeszcze piękniejsza. Marie, René Limonde i... No. Bardzo państwu dziękujemy. No dziękujemy. Było was mało, ale byliście najfajniejsi. Dziękuję bardzo.